Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rysunków w prawdziwym życiu. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe komentarze, które znalazły się pod ostatnim odcinkiem. Była bardzo miła. Dzisiaj będziemy edytowali obrazek od użytkownika Nessus 9168, który wygląda w taki sposób. W sensie obrazek, nie ten użytkownik. Powiedział mi, że to jest jakiś skin z Fortnite, więc spróbujemy. A jeżeli chcesz, żeby to twój rysunek pojawił się w kolejnym odcinku, tutaj jest e-mail, śmiało pisz, wysyłaj co tam masz i spróbujemy. Ważna informacja, postarajcie się nie wysyłać mi humanoidalnych postaci, czyli takich ludzkich, nie wiem, jakichś postaci z anime nawet, Goku czy Naruto. Za bardzo nie mam co z tym zrobić, ciężko będzie przekształcić anime człowieka w człowieka prawdziwego, dlatego wolałbym się skupić na, nie wiem, nawet na czymś z maską, na potworkach, na jakichś, kurczę, nawet zwierzaczkach, cokolwiek takiego. Jak najmniej humanoidalnych, chyba że to potwór. A teraz już bez zbędnego przedłużania, leci! Zacząłem od tego, że wkleiłem sobie kaptur tego... Ezio, nie wiem czy to jest Ezio, czy on jest we wszystkich jest Ezio? Nieważne, mało w Assassina grałem. W każdym razie wkleiłem kaptur z Assassin's Creed i później on zostanie zmieniony, bo stwierdziłem, że w ogóle nie pasuje mi do reszty. Tutaj się bawiłem, żeby to warpowałem sobie, żeby jak najbardziej oddawał ten kształt, który jest. Potem dodałem maskę z Envato Elements, która szczerze wygląda zajebiście, najlepiej z tego wszystkiego. Tutaj odrobinę potrzebowałem jakiegoś materiału, żeby wrzucić pod kaptur. Bawiłem się oświetleniem. Zawsze stwierdzam, że z lewej strony pada światło. Muszę coś z tym zrobić, no ale jest jak jest. No jest troszkę tutaj prowizorki, sporo nadal, mimo że jest lepiej niż w pierwszym odcinku, bo sporo się nauczyłem z tamtego, to tutaj tak, używałem w dziwny sposób niektórych tekstur, jakoś tak, nie byłem z tego zadowolony, dlatego ten kaptur później zostanie zmieniony i mam wrażenie, że wyjdzie trochę lepiej. Z góry też przepraszam osoby, która wysłała mi ten rysunek, ale nie do końca trzymałem się wytycznych, można tak powiedzieć. Z niektórymi elementami miałem tyle problemu, że stwierdziłem, że w ogóle je ominę. Na przykład z tą ręką. Nie mogłem znaleźć odpowiedniej ręki, dlatego chcę jak najmniej humanoidalnych ludzkich rzeczy, bo ciężko jest zedytować rękę z niczego. Tutaj w ogóle starałem się to stworzyć, ten rękaw. Chociaż mogłem to znaleźć na pewno w internecie, ale stwierdziłem, dobra, spróbuję sam to narysować, sam pocieniować i zobaczymy, może będzie miał to ręce i nogi. W zasadzie nie wygląda to tragicznie, ale mogłoby być lepiej. A z tymi rękami to ja się naprawdę tyle waliłem, że to... Och, bolała mnie głowa. Tutaj starałem się też to wszystko jakby wyprostować, dodać... Może nie tyle wyprostować, co... Sprawić, żeby to nie było takie, kurczę, jakieś... drewniane, bo strasznie miały szorstkie krawędzie, ale to wszystko poprawiłem. No i tutaj, jak widzicie, zaczyna się problem, bo ja tę rękę, kurde, przekręciłem i to tak... Mam wrażenie, że wyszło na końcu, że nasza postać ma dwie lewe ręce, ale nieważne. Ustaliłem sobie w głowie tak, Mati, to jest jakaś wiedźma, kurde, magiczna, może mieć dwie lewe ręce, co to jest? Najmniejszy jej problem. I ogólnie przez to wszystko miałem wrażenie, że poszedłem do McDonalda i wziąłem sobie 3 razy magzestaw powiększony. Niby fajnie, ale zdajesz sobie sprawę, że nie dasz rady tego zrobić. I tak samo było z tym obrazkiem. Miałem mnóstwo problemów. Rzeczy mi nie odpowiadały niektóre i nie wiedziałem, jak sprawić, żeby to mi odpowiadało. Edytowanie zdjęć, które już są, jest trochę łatwiejsze niż tworzenie od zera jakiejś postaci. I tak uważam, że nie wyszło to tragicznie, to było dużo problemów.
Sukienka też była, znaczy sukienka, to w zasadzie jakiś płaszcz. Zenvato Element, w ogóle zajebista stronka. Może kiedyś będą mnie sponsorowali, kto wie, fajnie by było. Nóżki to też jakieś Zenvato, powklejane, wszystko poedytowane. Później jeszcze przemienię tę sukienkę, kurczę, czemu ja to nazywam sukienką? Przemienię ten płaszcz, bo ma tutaj takie wybrzuszenie z lewej strony, tak jak jest na rysunku, ale stwierdziłem, że mi się to nie podoba. No i tutaj zaczyna się cyrk. Mati najpierw użył jednej ręki, później ją złamał, potem złamał kolejny raz. Ja nie wiem naprawdę, co ja tutaj kminiłem z tą łapą. Czemu ja stwierdziłem, że to jest dobry pomysł? No ale trudno, jest jak jest. Szczerze, nie wygląda to aż tak źle w finalnej wersji, bo starałem się zakryć to. Jak pokazałem to mojej mamie, żeby oceniła, to powiedziała mi, czemu ona ma dwie lewe ręce, co się z tym nie tak, no ale no, zdaję sobie z tego sprawę i cóż, jest jak jest. Dobra, tutaj bawimy się jeszcze trochę światłem, upiększamy to odrobinkę i w tym momencie stwierdziłem, dobra, koniec tego, muszę ten kaptur zmienić, bo mnie denerwuje. Nie pasuje mi tutaj. Strasznie jest rozświetlony z jednej strony i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Ewentualnie mogłem dodać jakieś tekstury, żeby jak najmniej to było widoczne, ale uznałem, że lepiej będzie użyć innego w ogóle ciuszku. Ciuszka? Ubranka. No, chciałem dodać jakąś magię, żeby było więcej jakichś fajnych rzeczy na obrazku. Największy problem pojawił się w łapkach. Jak ja mam zrobić te bandaże? Płakałem chyba nad tym 47 minut, ale coś w końcu stwierdziłem, dobra, robię to po swojemu. Znalazłem jakiś obrazek bandaża, poedytowałem, przekręcałem, pociąłem w ogóle. To jest jakiś, kurczę, cyrk na kółkach. No ale mniejsza z tym, udało się w miarę to zrobić. Gdyby nie fakt, że dobrze mi wyszło cieniowanie i oświetlenie tego bandaża, tak to uważam, tak to by wyszło to totalnie z pupy. Ale tak to... Jest okej. Przez to, że miałem tyle problemów z tym bandażem, stwierdziłem, obra, ona ma tylko jedną chorą rękę, druga nie będzie miała bandaża. No i tak się, tak to się skończyło w zasadzie. Tutaj takie malutkie takie światełka padające na różne te włókna, które są na tym bandażu. Uważam, że wygląda to spoko, tak znośnie na pewno. Dodałem las, troszkę go zblurowałem, żeby jakby nasza postać była na głównym planie. Dodałem odrobinę dymu, z góry go oświetliłem na zielono. Zmniejszyłem troszkę i w zasadzie dodałem jeszcze partikle różnego rodzaju, żeby to tak wszystko umagicznić. Potem wrzuciłem w Camera Raw filter i w zasadzie skończyłem. Tak się prezentuje nasza finalna wersja obrazka, który przedstawia skina do Fortnite Scorch, zdaje się, że Scorch. No jak tak sobie na to patrzę, to mam wrażenie, że naprawdę jest nieźle. To jest dopiero mój drugi, przypominam, drugi taki edit w życiu w zasadzie. Wcześniej robiłem przeróbki zdjęć, ale nigdy nie robiłem rysunku na coś realistycznego. I uważam, że gdyby to był jakiś potwór, wyszłoby mi lepiej niż zabawa z człowiekiem. Naprawdę, to jest mega, mega trudne. Używanie różnych rąk, zwłaszcza jak musisz użyć czegoś takiego ludzkiego. Czy ja dobrze mówię? Czy ja w ogóle mam sens? Nie wiem. Chodzi mi o to, że jeżeli to byłaby zbroja, to lajtowo, używasz tej zbroi, zawsze jest jakiś fajny obrazek zbroi.
ale z rękami ciężko jest znaleźć odpowiednią pozę. Nie wiem, te ręce są jakieś takie krzywe czasami, kurczę, i weź znajdź obrazek odpowiedni. Ciężko. Myślałem nawet, żeby dodać swoje ręce, ale nie wiem, czy to nie byłoby oszustwo. Czy to byłoby oszustwo? Dajcie znać. Ewentualnie mogę zrobić zdjęcie Paulince, jeżeli byłaby jakaś babeczka, albo sobie zdjęcie, jakby był jakiś chłop. W razie gdybym potrzebował lepszego jakiegoś kątu, padania światła na ręce, czy cokolwiek. Dlatego jeszcze raz przypominam wam, moi kochani, żebyście wysyłali swoje rysunki na maila, który jest poniżej. Ja dziękuję bardzo. Dajcie znać też, co sądzicie o zmianach graficznych podczas tego odcinka i o ogólnym montażu. Starałem się, żeby to wyszło jak najbardziej profesjonalnie. Muszę odrzucić gdzieś na bok te swoje śmieszkowe wstawki z gamingu, bo tam jednak mam troszkę wywalone, można tak powiedzieć. Nie robię tego pod taki profesjonalny poziom. Starałem się zawsze robić to tak śmiesznie, dlatego miałem to intro z kartką, ale tutaj, jeżeli to jest już poważny content dla mnie, to chcę zrobić to jak najlepiej. Dzięki, że oglądaliście w takim razie i wysyłam wam buziaczki. Do następnego i...